Dzień dobry. Ustawienia systemowe na figurkach online. Karolina Głogowska. Temat dzisiejszego spotkania: branie i dawanie. Równowaga. A ja się wczuwam w temat, który nas dzisiaj poniesie, pochwyci, który jest dynamiką każdej ludzkiej interakcji. Ale zanim pokażę, jak to na figurkach, to tytułem wstępu opowiem o energii. W rozumieniu ustawieniowym energia dająca, obdarowująca to energia męska, a przyjmująca, biorąca to kobieca. I absolutnie nie wyklucza to ani kobiet, ani mężczyzn z posiadaniu obu, bo wszyscy jesteśmy zdolni obdarowywać i przyjmować. Co blokuje naturalną wymianę? Gdy kobiece nie przyjmuje, to nic się nie wydarzy. Gdy męskie tylko daje, a nigdzie nie jest przyjęte, to nic się z tego nie urodzi. Aj, dzień dobry, kochane. Od razu mnie poniósł temat. Napiszcie, proszę, czy mnie widać i słychać. A ja za chwileczkę będę kontynuować tę myśl. Witam Justynko, Jolu, Moniko, Aniu, Bernadetko. Gromadzimy się, witajcie. Jeszcze tylko ta informacja, czy też mnie słychać. Joasieńko, moja kochana, też ściskam. Myślę, że słychać. Już byście pewnie się buntowały, że ja tu brzmię bezdźwięcznie. I serduszka moje piękne lecą. Ode mnie do was również. Myślę, że mnie słyszycie. Ciekawe. Dzień dobry. Kolejne. Kasiu, Polu, Justynko. Ciekawe, że mnie zatrzymało, gdy zapytałam, co będzie, gdy kobiece przestanie przyjmować. I zatrzymało się. Tak moja wypowiedź, jak to coś, co miało być sednem mojej wypowiedzi. Gdy kobieta przyjmie męskość, to z tego się może coś urodzić. Tak w alkowie, jak w energetycznym, każdym jednym połączeniu i interakcji. I z natury rzeczy, biologia kobiecego ciała, biologia mózgu kobiety są tak skonstruowane, dziękuję, że już wiem na pewno, że mnie słychać i widać, ażeby przyjmować. I niech będzie naturalnym wyrazem tego, że ja przyjmuję jako kobieta, że przyjęłam informację, która do mnie dotarła i łączę wątek, który poruszam z tym, co czytam. Więc energia żeńska i kobiecość są przyjmujące, ale pierwiastek żeński buduje i kobiece, i męskie osobniki na tej ziemi. Oboje mamy prawą i lewą półkulę. Prawa półkula to jest ta kreatywna kobieca, lewa półkula mózgu, męska, strukturalna, logiczna. Czyli oboje mamy zdolność do postrzegania takiego i takiego. Przy czym wyrażamy się jako kobiety biologiczne poprzez przyjęcie mężczyzny, a mężczyźni poprzez dawanie, obdarowywanie nas swoją esencją. Jeżeli kobieta nie przyjmie mężczyzny, nic się z tego nie urodzi. A żeby była równowaga w braniu i dawaniu, i mężczyzna da troszkę, i kobieta troszkę przyjmie, i zadba o to, i donosi to 9 miesięcy, to urodzi się z tego coś więcej. I gdy on to przyjmie, to uczyni go to ojcem i on wzrośnie w męskim tym samym, bo wszyscy rodzimy się jako
potencjalni matki i ojcowie, i choćbyśmy dzieci nie mieli, to dojrzałość kobiet i mężczyzn objawia się dojrzałością do macierzyństwa i ojcostwa. Można powiedzieć ojciec duchowny, matka duchowa, i teraz dużo matek duchowych, kobiet, które duchowością się zajmują. To jest ta dojrzałość do tego, by dojrzeć, dostrzec to, co matka powinna widzieć, ażeby dziecko mogło wzrastać. A w przypadku mężczyzny wypatrywanie na zewnątrz zagrożeń, co by to dziecko mogło wzrastać w granicach bezpiecznych. Cześć dziewczyny, widzę, że dołączacie. I teraz, tak to wygląda biologicznie. W relacjach, w których obdarowujemy się emocjami, troską, usługą, pracą, jest dokładnie tak samo. I oczywiście, gdy jesteśmy usługodawcą, to często jesteśmy bardziej w tej męskiej energii, bo ja działam, jestem sprawcza dla ciebie. Czy ja mogę coś dla ciebie zrobić jako konsultant, jako lekarz, nauczyciel, jako sprzedawczyni, jeśli ty nie masz potrzeby? Jeżeli nie jesteś gotowa przyjąć czegoś ode mnie? No nie. Troszkę to podobne do tej dynamiki kata i ofiary, którą niedawno omawiałam. Tak? Musi być potrzeba, żeby dawca mógł zostać przyjęty. Dawca usługi, dawca energii. Równowaga w braniu i dawaniu jest, gdy energia męska pierwsza daje, a energia żeńska przyjmuje. Najlepiej z entuzjazmem i wdzięcznością, z wdziękiem jak dziecko, to wtedy chętnie wzrastamy w tej wymianie. Jednak nie jesteśmy tylko jedną półkulą, bo to by było wtedy proste. Byliby tylko ci, co lubią brać, i tylko ci, co lubią dawać. Każdy ma tą osobowość i dawcy, i biorcy w sobie. Dzięki temu żyjemy. Czyli pomimo ruchu naturalnego, że to plemnik idzie do jaja, że energia męska jest elektryzująca, ale to się wszystko może wydarzyć tylko i wyłącznie, gdy energia żeńska jest magnetyczna. Poczuj tą energię. Magnetyczna. On elektryzujący, i to razem tworzy elektromagnetyczne pole, że jest coś tu. Pole? A czy my w ustawieniach systemowych nie mówimy o polu? Polu wiedzącym, rodowym? O innych polach morficznych, morfogenetycznych, czy jakbyśmy tego nie nazwali na poziomie konceptu. To są na razie słowa wprowadzenia. Spróbujemy zobaczyć jakąś dynamikę. Niech będzie ona i on. Oto pole wiedzące. Ona i on. Coś się między nimi dzieje. Jego elektryzująca jakość przykuwa jej uwagę. Jej magnetyzm powoduje ruch ku jego. To jest wzorcowy przykład. Kobieta i mężczyzna. Zróbmy wzorcowo. Ona się otwiera na więcej. Widzi go. I jej magnetyzm wywołuje coś w nim. I gdy tak sobie pachną, wibrują, elektryzują, rodzi się gotowość i bliskość. I z tego
ruchu ku niej, w nim i jej gotowości. Może się coś zmienić w polu. Czasem to jest wymiana myśli, czasem wspólny pomysł i projekt, czasem wizja, czasem nowe życie. I gdy ona je przyjmuje, a on pielęgnując ją przyjmuje je, wydarza się ruch miłości. Gdy tu jest wymiana w braniu i dawaniu, im on więcej daje, a ona przyjmuje, tym ona więcej ma do dania, a on bardziej wzrasta w mocy i znowu może obdarowywać. I tak to płynie, na przykład w postaci powiększającej się rodziny, a może w postaci talentów, które się rozwijają, powiedzmy stolarz, jakieś łóżeczko zrobi, albo w postaci talentów, że ona tam sztuką się zajmuje, jakaś metaloplastyka, wzrastają w tym wspólnym obdarowywaniu się. To jest ten moment, który lubimy. Tu wiemy, o co chodzi. Już czujemy. Być może dotarło do ciebie, że ona owszem przyjęła, ale przez to, że przyjęła, obdarowała go czymś większym. Dziecko jest większe niż ta porcja rozkoszy i nasienia, którą spotkała z nim w rozkoszy, radości, w entuzjazmie. Daj Boże, żeby to zawsze takie było. I przez to, że on to przyjął, to większe, to znowu chciał ją obdarowywać i wzrastali w miłości, obdarowując się coraz bardziej i więcej. To jest wzrastanie w dawaniu i w braniu i w miłości. Druga prawidłowość to jest wymiana ciosów. Też według porządków miłości może zachodzić. Zrobimy stereotypowo. Niech to on pierwszy wymierzy cios. Zrobimy wzorcowo. Zobacz, o co tu chodzi. On powiedział jej brzydkie słowo i ona źle się z tym poczuła. Wycofanie. Jak ona się wycofuje, to on się wycofuje. I dzieci muszą zająć się sobą, to już jakby z automatu. O, ja się tobą zaopiekuję, bo mama i tata w walce. Ale że znają porządki miłości. To ona mu odpowie, ale mniej przykro. Wyrówna, ale w mniejszym złu, bo on już z roli kata przeszedł do roli ofiary, ale ona nie chciała być w roli ofiary i w ramach porządku miłości wzrosła i oddała mu, ale mniej. I on poczuł się zwolniony z bycia ofiarą i znowu ruszył ku niej. A ona nie czuła ani się już katem, ani ofiarą i znowu się nim mogła zainteresować. I dzieciom się zrobiło lżej. Już też nie musiały być dorosłe i zajmować się sobą, bo rodzice znowu w ruchu miłości. Ona dla niego interesująca, a ona gotowa na niego. I rośnie znowu bliskość, i wzrastają w miłości i widzą swoje dzieci.
Jak tu rozumieć? Przyjmowanie i obdarowywanie. Cios. Za cios. Ale troszkę mniej. Ale troszkę mniej. I mniej. I mniej. I można się spotkać na neutralnym poziomie i wrócić do wymiany w miłości ku więcej. Kochany mój, kochana moja, obiad, kolacja, winko, czułość, obdarowywanie. W ruchu miłości chodzi o to, że wzrastamy w miłości, gdy jest równowaga w braniu i dawaniu. Wzrastamy w dobrym, ale i w złym wyrównujemy, ale nie żeby pokonać drugą stronę, tylko żebyśmy oboje pozostali w mocy i bez długu. Zapewne domyślasz się, jakby ta ostatnia dynamika wyglądała, gdyby wymiana na ciosy była bardziej brutalna. Kolejnego ustawienia nie dokończę, tylko pokażę dla twoich zmysłów, na czym polega wymiana na ciosy, gdy ruch miłości jest przerwany. Zobacz dalej. On coś powiedział i ją to zabolało i wycofała się. Nie znała porządków miłości albo zapomniała i weszła w rolę ofiary i oddaliła się od niego. I dzieci znowu musiały zająć się sobą, bo nie było dla nich miejsca w tej walce. I ona się znowu wycofała, gdy on był agresywny, a w nim narastało napięcie. I ona jeszcze bardziej nie przyjmowała i nie miała zasobów, żeby oddać. I on rósł w swojej agresji. I doszło do momentu, w którym ona już nie miała siły. I zobacz, matka już nie widzi dzieci. A on już tak wściekły, tak nie, to jest klasyka, to oczywiście może być w drugą stronę i zawsze jest w obie tak naprawdę. Ona już tu przerażona. Nie ma zasobów, żeby stanąć. Nie wierzy w to, że coś się zmieni. A on nie ma partnerki. No bo niby jest, ale ofiara. Ciosy, ciosy, ciosy. Nie ma siły, nie ma siły, nie ma siły. Zobacz, jak się oddalają, jaka tu jest różnica energetyczna. A dzieci same. Rodzice patrzą na swoją walkę. Ustawieniowo zapewne, gdyby to było czyjeś ustawienie, szukalibyśmy, na co on patrzy, że taki w roli, lub co ją pociąga, że nie ma zasobów. Mogłabym ustawić jej rodziców, jego rodziców i na pewno pokazałaby się jakaś historia, tragedia. Niech będzie. Gdzie jest jej mama? Gdzie jest jej tato? Zobacz, on zwrócony nie patrzy na żonę, chociaż agresor. On patrzy na jej ojca, który nie dość, że nie patrzy, to też nie ma siły. A to przecież energia męska daje życie. A gdzie jego rodzice? Jego mama bardzo blisko, ale nie patrzy. A tato? Tato z innej bajki. I patrzą na siebie, ale daleko. Można by powiedzieć, matka nie dopuszcza ojca do syna. On by może i patrzył, ale ona nie dopuszcza. I on wkurzony, bo nie może do męskiego, to patrzy na męskie z jej rodu. I wściekły, że nie może być na swoim. A kobieta, matka jego żony, no patrzy na tego, ni to mężczyzna, ni chłopiec. Zobacz to z innej strony.
mama, tato i mama. Kto patrzy na dzieci? Dzieci jak sierotki. Może między flaszką a pracą. To można różnie rozumieć. Czyli ten nieporządek miłości, że oni nie umieją stanąć do swoich zadań, wynikać z tego, co doświadczyli w domu. Mamy, która nie miała wsparcia mężczyzny. Mamy, która nie dopuszczała ojca do syna. I tak kolejne pokolenie i kolejne. Do czasu, aż ktoś znajdzie sposób. I wyobraźmy sobie, że to jest sprawa alkoholowa i że tato idzie do klubu AA i zyskuje zasoby, żeby zmieniło się coś w dynamice rodu. I on zaczyna widzieć, co tu jest grane, skąd to płynie. I zaczyna rozumieć, że tato miał związane ręce, nawet taka figurka mi się wzięła. Może to był alkohol taty, może był marynarzem i to jest na okręcie ster. Tam może dowodzić, tu nie mógł. On nie ma ojca, a matka pilnuje, żeby nikt się nie zbliżył, żeby on nie dorósł. Gdzie są emocje tej kobiety? Może on je zapija? Jedna z dynamik, które są tu możliwe. Dobrze. Postawię grupę wsparcia. No akurat taka figurka, niekoniecznie musi być lekarz. Powiedzmy, że to jest jakaś ta terapia, na którą on się zapisał. I on wtedy przestaje być przyklejony do mamy i zyskuje nową optykę, jak w ustawieniu. Widzi coś z innej perspektywy. Widzi problem. Dajmy na to, że tu jest alkoholowy. Widzi swoją ofiarę, zaczyna mieć percepcję swoich dzieci w polu i zaczyna mu przeszkadzać, że mama była za blisko. Próbuje być dalej od mamy. Ona zaczyna się wkurzać. Wkurza ją, że nie wie, o co chodzi. Przed chwilą było jasne, że jest ofiarą. To wkurzenie daje jej zasoby, żeby się podnieść. I chociaż jeszcze nie stoi na swoich nogach, ale zaczyna widzieć dzieci. On patrzy na nią, ona na dzieci. I to już jest lepsza energia. Dalej bardzo tu przeszkadza, że w centralnym punkcie ustawienia jego mama. On tu dużo za nią. Może jakaś Ania to słyszy, za nią Anią. Może akurat trafiło, tak mi przychodzi myśl. I dzieci czują się, że mogą być bliżej. Zobacz, gdy ona miała centralne miejsce, to dla dzieci nie było miejsca. Ona tu dalej, jeszcze nie ma zasobów, żeby powiedzieć jej, to nie jest twoje pole, to już jest mój system, mamo. Ale już się robi przestrzeń dla dzieci. Ona trochę silniejsza. Dzieci też patrzą na ten problem. Coś, co mogło być zasobem, stało się problemem. Tu męskie widzę ratuje. Teść zaczyna patrzeć.
Matka zaczyna widzieć córkę. Teść patrzy na zięcia, matka na córkę. Ojciec na syna. Czuje, że on ma zasoby. On się jakby prostował, jakby już chciał coś więcej. I ona wstaje. I robi krok do przodu. I on czuje, że jest gotowość na niego. I znowu zaczynają wzrastać w miłości. Pozytywna wymiana. I patrzą na dzieci. Co z tego dalej może być? To jest jedna z możliwości, że żyli długo i szczęśliwie. Ale życie tak się toczy, że okazji do przyjmowania i obdarowywania mamy nieskończoność. Gdy on zaczął pracę nad sobą, poprosił o pomoc, ona poczuła, że jest inny. I poczuła, że właściwie stąd zmniejsza się różnica ładunków między nimi, ciosów. I gdy stanęli w miarę na równym poziomie, mogli zacząć się zbliżać już w tym miłosnym obdarowywaniu, już nie z różnicy potencjałów kata i ofiary, tylko tych bliskich sobie obdarowujących się osób. Kawą, słowem, uwagą i wspólnym projektem o nazwie Dzieci, Dom, Rodzina. To ustawienie tak dziś zostawię. Dzisiaj zachęcam Cię do chwili skupienia na własnym ciele, na własnej głowie. Możesz teraz zamknąć oczy i całą swoją uwagę skierować do prawej półkuli, zwizualizować ją, wypełnić. Różowym, zielonym, czy jakiegokolwiek koloru Ci potrzeba. Światłem. I wyobraź sobie, że Twoja pełna, kompletna, prawidłowo funkcjonująca prawa półkula łączy się przesmykiem z lewą półkulą. I to światło z prawej przelewa się do lewej. I poczuj, jak w prawej zmniejsza się ciśnienie, a zwiększa w lewej. I uzyskujesz stan równowagi. Prawa i lewa na równi. I poczuj, jak rozlewa się na Twoje ciało, na głowę, twarz, kark, szyję. Ta światłość, to zrównoważone uczucie. I dalej poprzez barki, ramiona, przedramiona, dłonie. Spływa do klatki piersiowej, pleców, serca, przepony, brzucha, do bioder, do pośladków, do łona, ud, kolan, podudzi, kostek i stóp. I zobacz, jak łatwo znaleźć w sobie równowagę poprzez chwilę
uwagi. A teraz popatrz na swój związek, na swoje relacje i daj im te chwile uwagi, tyle samo dla siebie biorcy i twojego partnera, rozmówcy, dawcy, ale i odwrotnie, dla siebie dawcy i twojego partnera, rozmówcy, biorcy. I poczuj, bo już znasz po tej chwili uważności dla siebie, jak to jest mieć ten stan równowagi i wprowadź go w relacjach z ludźmi, których spotkasz. Tak jak w ustawieniach na figurkach, podświadomość rozpoznaje dobry, właściwy dla nas wzorzec uzdrawiania, ale najpierw uwikłania, tak przenieś to miłe uczucie na co dzień. I tak to tu zostawię. Zapraszam do sesji online, można się umawiać do mnie na sesję poprzez Messenger lub poprzez stronę karolinagłogowska.pl. Za tydzień kolejny temat. Cudownego wieczora. A dla chętnych kobiet jutro o 6:30 kwadrans z gimnastyką słowiańską na dobry dzień, dobrej nocy, pięknych snów. Widzimy się za tydzień. Dziękuję.